Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie trwa konkurs informatyczny Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy. W trakcie konkursu odbywają się zajęcia integracyjne dla uczestników, m.in. wyjścia do kina, konkurs strzelecki czy zwiedzanie zakładów mechanicznych. 12. edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy informatycznej Młodzieży OHP. Jest to jedyna impreza rangi ogólnopolskiej, która w naszym centrum się odbywa. Cieszymy się z dużego zainteresowania wszystkich jednostek OHP z całego kraju. Ponad 40 uczestników, dwudniowy konkurs, w niedzielę finał, atrakcyjne nagrody, honorowy patronat minister Rafalskiej. Bardzo się cieszymy z tego tytułu. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody, które mogą im pomóc w dalszym rozwoju wiedzy informatycznej. Jeśli informatycy, no to celowaliśmy w takie elektroniczne różne gadżety, łącznie z laptopami, komputerami. Ale również samorządy, które objęły patronatem tą imprezę, czyli Województwo Małopolskie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Urząd Miasta, również dali zacne nagrody pamiątkowe, co z wycieczką krajoznawczą i atrakcjami, które zapewniamy uczestnikom z całego kraju, na pewno im pozwoli wywieźć z Tarnowa przyjemne wrażenia. Małopolska Telewizja IMAW jest patronem medialnym tego wydarzenia.